Jestem absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej. Ukończyłem tutaj studia magisterskie, licencjackie. Pisałem pracę magisterską i licencjat na seminarium księdza profesora Edwarda Stańka. Później po kilku latach zostałem posłany przez przełożonych mojej diecezji na studia doktoranckie na KUL-u. Pisałem pracę z duchowości o świętym ojcu Pio. Wyjechałem do Niemiec, żeby pomagać tam w duszpasterstwie przez parę lat, ale była to jednocześnie praca w kolonii, w mieście, które jest związane ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, Edytą Stein. Habilitację przygotowałem właśnie w oparciu o wszystko to, co związane z Edytą Stein, co znalazłem też w archiwach sióstr karmelitanek w Kolonii. W momencie, kiedy się jest rektorem, na szczęście trwa to tylko parę lat, badania schodzą jakby na dalszy plan i tych publikacji też nie ma zbyt wiele. W tym roku mija 10 lat, jak zostałem zatrudniony na dzisiejszym Uniwersytecie Papieskim. Takim najważniejszym momentem to było na pewno nadanie doktoratu honorowego papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI, co było rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniem dla naszej uczelni, bo dotąd nie było w naszej historii takiego momentu, żeby papież przyjął doktorat honorowy. Myśmy to uczynili wraz z Akademią Muzyczną w Krakowie. Było to w Castel Gandolfo. Było to bardzo podniosłe, piękne wydarzenie. Muszę powiedzieć, że mnie Ojciec Święty zaskoczył głównie tym, że gdy pierwszy raz podszedłem z dyplomem doktoratu, zapytał się, czego uczę i wtedy powiedziałem duchowości. I po mnie przeszło pewnie ponad 100 osób, które z nim zamieniły jakieś słowo, pogratulowały czy powiedziały coś do niego. I nastąpił też moment, kiedy ja drugi raz podszedłem z prezentem, żeby podziękować. I on wtedy powiedział do kardynała Stanisława Dziwisza, wskazując na mnie, powiedział, że uczy duchowości. Dla mnie to było rzeczywiście niesamowite, że Ojciec Święty pamięta takie krótkie zdania, które ktoś wypowie i że dla niego te spotkania z przecież tak wieloma ludźmi, może w ostatnim okresie nie, ale przez lata czynnego życia, że one były tak istotne, że nie były czymś powierzchownym, tylko że jednak spotykał się z rozmówcami i ich słuchał i zapamiętywał.